Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Kochani, no i jest 10 tysięcy subskrypcji na naszym kanale, za co Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Dla mnie jest to powód do świętowania, dlatego pomyślałam, że wrzucę Wam nadprogramową zagadkę, ale oczywiście to nie koniec, bo tak jak obiecałam, będzie odcinek specjalny złożony z Waszych prawdziwych opowieści z dreszczykiem. To już niebawem, a tymczasem po prostu bardzo Wam dziękuję za subskrypcje, polubienia, polecanie kanału tym wszystkim, którzy komentują, ale również tym, którzy nie subskrybują, ale zaglądają i kibicują. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na dodatkową zagadkę. Losy tych dwóch młodych chłopców wydają się być kompletnie niezrozumiałe. I to nie tylko dlatego, że niełatwo sobie wyobrazić powód, dla którego sami mieliby chcieć zakończyć życie, czy też ktoś chciałby się ich pozbyć. I to w tak dziwny sposób. Zdumiewające są również okoliczności zdarzenia, a także fakt, że taka sama, niewiarygodna historia wydarzyła się już wcześniej. W odstępie 3 lat dwie pary przyjaciół znalazły się na torach, równo ułożone. Nadjechał pociąg. Rodziny od razu wiedzą, że nie doszło do wypadku, a ciała zostały na torach umieszczone. Jednak dlaczego i przez kogo? Czy te dwie sprawy w ogóle się łączą? Don Henry, który miał wówczas 16 lat, i jego o rok starszy przyjaciel Kevin Ives pewnego ciepłego sierpniowego późnego wieczoru 1987 roku postanowili wyruszyć na polowanie. Pomimo, że zamierzali spędzać czas w lesie, gdy było już bliżej północy, to można z pewnością powiedzieć, że czuli się bezpiecznie. Wybrali się na obszar w pobliżu domu Dona, a ten teren, rozciągający się wzdłuż torów kolejowych w Byron w stanie Arkansas, był im doskonale znany. Minęły 4 godziny. Stefan Schroyer mknął zwyczajową trasą ważącego 6000 ton pociągu do Little Rock. Z prędkością 50 mil na godzinę ciągnął 75 wagonów. Nagle ku swojemu przerażeniu mężczyzna zauważył na torach 2 osoby, ciała chłopców, które leżały równo rozciągnięte. W ułamku sekundy nacisnął klakson, chłopcy jednak ani drgnęli. I pomimo, że Stefan z całych sił próbował zatrzymać pociąg, nie udało mu się tego zrobić. Maszyna była zbyt rozpędzona i ciężka. Okoliczności tego zdarzenia od razu wywołały ogromne emocje i kompletny szok u każdego, kto o nich usłyszał. Oczywiście śmierć na torach często kojarzy się z samobójstwem. Chłopcy w żadnym razie nie rzucili się pod pociąg. Jest też mało prawdopodobne, aby 2 osoby w tym samym czasie wpadły na pomysł zabicia się w ten sam dziwny sposób, kładąc się na torach i leżąc nieruchomo, aż nie nadjedzie pociąg. Co prawda zdarzają się przypadki różnego rodzaju paktów, ale tym razem natychmiast to wykluczono. Maszynista nie miał wątpliwości, że chłopcy leżeli jakby bezwładnie, równo ułożeni, nienaturalnie. Nawet odruchowo nie zareagowali najmniejszym gestem. Widać było, że nie kierowali tą sytuacją. Ciała chłopców trafiły do lekarza stanu Arkansas, doktora Fahimiego Malaka. Ten uznał, że najwyraźniej mieli za sobą epizod nocnego palenia trawy, a wypalili jej tak dużo, że nagle na torach zapadli w śpiączkę. Lekarz ogłosił, że najwyraźniej byli tak znużeni, iż położyli się, a potem nie mogli się już ruszyć i doszło do przypadkowej śmierci. Trzeba przyznać, że entuzjastów tej teorii właściwie nie było. Nawet ci, którzy nieczęsto mieli przygody z tego rodzaju używkami, wiedzieli, że akurat upalenie się do nieprzytomności 2 osób w tym samym czasie, w takim samym stopniu i tak by nagle padły jak kłody na tory w niekontrolowany sposób, jest praktycznie nierealne. Nie tak to działa. Poza tym, nawet upadając bezwładnie, 2 osoby nie mogłyby ułożyć się równo w poprzek torów i idealnie równolegle wobec siebie. Nawet gdyby przyjąć, że coś w tym jest, to należałoby przypuszczać, iż zmęczeni chłopcy po dobrej zabawie zasnęli, ale jest mało prawdopodobne, by nie zareagowali na dźwięk klaksonu, który był naprawdę niezwykle głośny, a bliski. Tak czy owak, nie brzmi to sensownie. Dlaczego mieliby kłaść się spać akurat na torach? Odpoczywać mogliby równie dobrze na jakiejkolwiek polanie. Poza tym ojciec Dona zrobił bardzo ciekawą uwagę.
Był przekonany, że nawet gdyby syn zdecydował się odpocząć po męczącym polowaniu i położyć się gdziekolwiek, nigdy w życiu nie zaryzykowałby zadrapania karabinu myśliwskiego przez położenie go na żwirze. Ze względu na to, że polowania były ogromną pasją chłopca, o wszystkie akcesoria, które służyły mu do realizowania hobby, dbał wręcz obsesyjnie. Było jasne, że nie on rzucił swoją własność na żwir, a trzeba napomknąć, że los broni podzieliła także latarka. Rodziny nie miały wątpliwości, że śmierć chłopców nie była przypadkowa i na pewno nie nastąpiła na skutek wypadku. Zdecydowały więc o zatrudnieniu prywatnego detektywa, a ten przede wszystkim udał się na policję, aby zacząć od analizy zebranych dowodów. Jednak choć nierzadko policja współpracuje z licencjonowanymi detektywami, licząc, że ci zwyczajnie pomogą im w śledztwie, tym razem funkcjonariusze stanęli okoniem. Zdumiało to nie tylko detektywa, ale również rodziny nastolatków, które pochodziły z tego środowiska i wydawało się, że wszyscy tu pochylą się nad sprawą solidarnie, by wyjaśnić przyczyny tej ogromnej tragedii, którą przeżywali tu wszyscy. Policja jednak niechętnie współpracowała, żeby nie powiedzieć, że starała się w ogóle nie rozmawiać o sprawie z detektywem, wobec czego zrozpaczone rodziny zaprosiły media, aby w czasie konferencji prasowej zaapelować do policji i prokuratury, by otworzyła sprawę. Wobec faktu, że sprawa stała się publiczna i budziła ogromne emocje, zyskała rozgłos, prokurator Richard Garrett zdecydował o ekshumacji ciał chłopców i przeprowadzeniu kolejnej sekcji zwłok. Ta okazała się dużo bardziej konkretna, a wnioski nie opierały się tym razem na domysłach i fantazjach lekarza. Okazało się, że w organizmach chłopców rzeczywiście były ślady wspomnianej wcześniej substancji, ale wypalili jej niewiele. Należało przyjąć, że nie mogło to mieć znaczącego wpływu na ich losy tego wieczoru. Patolog uznał, że nie ma wątpliwości, iż przynajmniej jeden z chłopców już nie żył, gdy pociąg po nim przejechał. Drugi natomiast był głęboko nieprzytomny. Tym razem patolog nie miał żadnych wątpliwości, że należy rozważyć zabójstwo. Mimo wszystko w trakcie śledztwa pojawiały się kolejne pytania i możliwości, które należało zbadać. Prokurator Garrett nie wahał się zarządzić trzecią sekcję zwłok, która z perspektywy czasu okazała się już ostatnią. Tym razem patolog wziął pod lupę m.in. kwestię narzędzia, którym Kevin Ives najprawdopodobniej został uderzony w głowę. Po badaniu lekarz uznał, że mogła to być kolba karabinu, na przykład takiego, jaki posiadał Don podczas polowania rozpoczętego przed ich śmiercią. Tym razem patolog jasno określił powód śmierci jako morderstwo. Były pewne wskazówki, że na koszulce Dona były ślady powstałe podczas zadawania przez kogoś ran kłutych. Wydawałoby się, że teraz śledztwo ruszy już pełną parą, szczególnie biorąc pod uwagę ogromne zaangażowanie Richarda Garretta, który jako prokurator zrobił wszystko, by ulżyć w cierpieniu rodzinom, poszukującym prawdy i sprawiedliwości dla swoich dzieci. Niestety jednak prokurator zmarł w 2018 roku w wieku 72 lat, nie doczekawszy się wyroków w tej sprawie. Do tej pory bliscy nastolatków byli przekonani, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek nowe techniki badań czy dodatkowe dowody, zeznania, będą mieli oparcie w prokuratorze, który doprowadzi ostatecznie do wyjaśnienia sprawy, nawet po latach. Niestety jednak stracili swojego największego sprzymierzeńca i zostali z ogromem pytań. Niemniej jednak do tego czasu udało się skonstruować kilka dość wiarygodnych teorii, które przez ten czas były brane pod uwagę i częściowo sprawdzane. Z całą pewnością orzeczono, że doszło do morderstwa, ale jego okoliczności są wyjątkowo tajemnicze. Maszynista pociągu był przekonany, że bezwładne ciała chłopców leżące równolegle na torach były częściowo przykryte jakąś zieloną plandeką, a obok torów zauważył karabin Dona. Jednak co ciekawe, tej plandeki nigdy nie odnaleziono. Czy zgubienie tego kluczowego dowodu lub pozostawienie go na miejscu zbrodni stało się powodem, dla którego policja nie chciała współpracować z detektywem? Czy miała do ukrycia fakt, że w nienależyty sposób zebrała dowody i nie doceniła powagi sytuacji, sądząc, że to samobójstwo lub wypadek?
Prokurator Richard Garrett trafił na niesamowity trop. Otóż dwóch innych młodych mężczyzn w Oklahomie zostało znalezionych leżących równolegle na torach kolejowych po potrąceniu przez pociąg. Pozwólcie, że przejdę na chwilę do tej sprawy, abyście mogli ocenić, czy w istocie należałoby rozpatrywać te dwa przypadki razem. 25 czerwca 1984 roku 26-letni Billy Don Heinlein i 21-letni Dennis Decker zostali znalezieni na trasie kolejowej na terenie Kansas City, 2 mile na południe od Poto w stanie Oklahoma. Podobnie jak w przypadku dwóch nastolatków, pierwsze wnioski prowadziły do faktu, że mężczyźni imprezowali tego wieczoru i pod wpływem alkoholu zasnęli na torach, gdzie zostali potrąceni. Jednak sekcja zwłok wykazała, że mieli śladowe ilości alkoholu we krwi i nawet gdyby na przykład zostali zatrzymani przez policję jako kierowcy, byłyby wątpliwości, czy w ogóle przekroczyli limit dozwolonego spożycia alkoholu. Pomimo to koroner hrabstwa stwierdził, że śmierć była wynikiem wypadku, po tym, gdy mężczyźni zasnęli na torach. Właściwie oprócz koronera i nielicznych funkcjonariuszy policji, nie było zbyt wielu osób, które wierzyły w taki scenariusz. Dwóch mężczyzn nagle w tym samym czasie zasnęło razem na torach, kładąc się starannie obok siebie i to po tak niewielkiej dawce alkoholu i pozostało niewzruszonych klaksonem pociągu? Nie spinało się to w żadną logiczną całość. W 1985 roku sprawa została ponownie otwarta, a przełomem był fakt, że już miesiąc po odkryciu zwłok młodych mężczyzn ujawniono tajne laboratorium mety, 1,5 mili na zachód od torów. Nie będę tu wchodzić w szczegóły dotyczące tego rodzaju substancji, ponieważ nie chciałabym, żeby filmik tajemniczo zniknął. W każdym razie odkrycie laboratorium było ogromnym sukcesem policji, ale z pewnością nie ucieszyło tych, którzy prowadzili je jako wielki biznes. Czy młodzi mężczyźni wcześniej niż policja dotarli do nielegalnego laboratorium i czy właśnie z tym związana była ich śmierć? Czy rzeczywiście należy ją łączyć z historią Dona i Kevina z 1987 roku? Wiele osób zestawia te dwie sprawy, ale już niekoniecznie śmierć Billego i Denisa łączy ze znalezieniem laboratorium mety. Mężczyźni niekoniecznie mogli na nią trafić, natomiast nie ma wątpliwości, że obydwie tragedie na torach wyglądają niemal identycznie. W jednym i w drugim przypadku dwóch młodych mężczyzn po użyciu nieznacznej ilości substancji wpływających na funkcjonowanie mózgu, które w tych dawkach równie dobrze w ogóle mogłyby nie mieć wpływu na przebieg wypadków, zostaje znalezionych na torach nienaturalnie ułożonych, kompletnie nie reagujących na dźwięk klaksonu pociągu, który obudziłby umarłego. Rodzi się tu teoria o specyficznym seryjnym mordercy lub mordercach, którzy polują na młodych mężczyzn, wzbudzają ich zaufanie, kuszą na przykład propozycją imprezy, na której proponują używki. Ofiary jednak albo z grzeczności częstują się jedynie symbolicznie, albo więcej po prostu nie zdążyły przyjąć, bo do ataku doszło szybko. Argument przemawiający za tym, że odkryta nielegalna fabryka nie musiała być motywem zbrodni na starszej parze kolegów, mówi o tym, że policja miała na widelcu ewentualnych podejrzanych. Mogłaby ich przesłuchiwać do woli, także w sprawie zabójstw. Miała też dostęp do dowodów i prawdopodobnego miejsca zbrodni. Istnieje również możliwość, że zatrzymani, chcąc złagodzić swój wyrok, poszliby na ugodę, zdradzając tajemnicę morderstwa. Tymczasem nie istnieją żadne dowody czy zeznania prowadzące do wniosku, że Kevin i Don zostali zamordowani po tym, jak natknęli się na zakazane laboratorium. Trzeba jednak przyznać, że same poszlaki są dość sugestywne. Oczywiście, że nie można wykluczyć takiej możliwości. A to z kolei byłoby podpowiedzią, że podobnej fabryki można by szukać w pobliżu śmierci dwóch nastolatków. Jak dotąd jednak na żaden tego rodzaju ślad nie trafiono. Możliwe również, że te dwie sprawy w ogóle się nie łączą ze sobą. I choć występuje pomiędzy nimi zdumiewająco wiele podobieństw, to jest to po prostu tajemniczy zbieg okoliczności i nic więcej. Wróćmy do sprawy dwóch nastolatków, Kevina i Dona. Okazało się, że udało się odnaleźć świadka, który tydzień przed śmiercią chłopców w pobliżu torów zauważył dziwnie zachowującego się mężczyznę w wojskowym mundurze. Nie było jasne, co tam robi.
Policjant, który udał się na miejsce, Danny Allen, zatrzymał dziwaka, aby go przesłuchać, ale nie ustalił żadnego konkretnego celu jego wyprawy w pobliże torów. Nagle dziwnie zachowujący się człowiek otworzył ogień do Allena i uciekł. Nie udało się go dogonić, jak również znaleźć później, czy w jakikolwiek sposób zidentyfikować. Jak się okazało, w noc, w którą Kevin i Don zginęli, świadkowie również widzieli mężczyznę w wojskowym mundurze, który uciekał z miasta, kierując się w stronę od miejsca, w którym później znaleziono chłopców. Kim on był? Czy miał związek ze śmiercią chłopaków? Czy może on być seryjnym mordercą, który jest odpowiedzialny również za wcześniejszą zbrodnię? Tego nie wiadomo do dziś. Sprawa ta pozostaje więc jedną z najbardziej zagadkowych w historii Arkansas, ponieważ choć hipotez nie brakuje, a wszystkie wydają się przekonujące, nie ma konkretnych dowodów, które przemawiałyby za jednym oczywistym scenariuszem wydarzeń. Czy chłopcy pojawili się w nieodpowiednim czasie i w nieodpowiednim miejscu i stali się świadkami nielegalnego procederu? Czy zostali po prostu uciszeni? A może trafili na seryjnego mordercę, który działał już od kilku lat i nie byli oni jego pierwszymi ofiarami? Czy starli się z tajemniczym człowiekiem w mundurze, który jednak nie ma nic wspólnego z wcześniejszą zbrodnią na dwóch kolegach znalezionych na torach w 1984 roku? A może to właśnie ten człowiek w mundurze jest seryjnym mordercą? A może to on zajmował się jakimś nielegalnym procederem w lesie? Tego na razie nie wiadomo. Czy się dowiemy, pokażą kolejne lata. A ja tymczasem serdecznie dziękuję Wam już za kolejny seans razem. Bardzo Was zachęcam do tego, abyście polecali szeptanki, jeśli oczywiście uważacie to za stosowne. Bardzo bym chciała, aby kanał się rozwijał. Przypominam o mojej prośbie o nadsyłanie na adres mailowy niesamowitych historii, takich, wiecie, z dreszczykiem, które przydarzyły Wam się w życiu. Dziękuję za te, które już nadesłaliście. Zapraszam Was serdecznie na Facebooka, Instagram, Spotify i SoundClouda. A co do Instagrama, jeżeli słuchacie szeptanek, zróbcie zdjęcie i oznaczcie mnie. Bardzo chętnie udostępnię to w swojej relacji. A teraz już tradycyjnie życzę Wam zdrowia, zapraszam do reakcji na filmik, subskrypcji i do usłyszenia.